Cześć, to Sylwia. Teraz zapraszam Cię na trening ramion. Trening będzie intensywny, ale fantastyczny i skuteczny. Zaczynamy. Pozycja wyjściowa. Dłonie ustawiamy pod barkami. Palce szeroko rozczapierzone, opuszki palców wyraźnie w kontakcie z podłogą. Nie przeciążaj nadgarstków, nie przenoś ciężaru ciała w tył. Okay, łokcie aktywne, nogi wydłużone, kolana proste, całe ciało napięte. Pierwsze ćwiczenie unosimy naprzemiennie ramię z nogą. Pilnuj, żeby biodra nie balansowały, nie tańczyły. Jeszcze dwa powtórzenia. Na jedną i na drugą stronę oczywiście. Ostatni raz. Ok. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Będziemy maszerować dłoń za dłonią. Dwa kroki w jedną stronę. I dodaj pierwsze ćwiczenie. Przejdź na drugą stronę. Pamiętaj o tym, żeby zmieniać ramię z nogą. Z jednej strony pracujesz prawą ręką, lewą nogą. Z drugiej strony lewym ramieniem i prawą nogą. Już się robi gorąco, wiem. Powtórzymy to jeszcze raz. Na jedną stronę. I na drugą. Ok. Kolejne ćwiczenie. Zostajemy w pozycji z dłoniami idealnie pod Twoimi barkami. Kolana przesuwam delikatnie w tył, tak żeby Twoje ciało od kolan do głowy tworzyło jedną linię prostą. Pokażę Ci z boku, jak to wygląda. Czyli kolana z pozycji pod biodrem. Wysuń w tył. To jest wersja łatwiejsza, wersja trudniejsza. Może być wykonywana bez podparcia kolano podłogę. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Tricepsowa pompka. Schodzisz w dół, wydech góra. Jak widzisz, unoszę ramię do góry, odciągam łokieć blisko klatki piersiowej. Wersja trudniejsza. Wdech w dół, wydech góra. Wiem, że to ćwiczenie nie jest łatwe, ale jest super fantastyczne i skuteczne. I jeszcze jedno ćwiczenie. Pozycja dokładnie ta sama. Podobnie jak wcześniej, możesz zostawić kolana opartą o podłogę albo unieść je w górę. Pośladki są oczywiście mocno napięte, brzuch napięty, łopatki ściągnięte, barki daleko odsunięte od uszu. Po przekątnej, mniej więcej 45 stopni, przesuwasz dłoń w bok, ramię w bok. Jedna ręka pracuje wyraźnie, łokieć blisko klatki piersiowej, drugi szeroko. Z wydechem wracasz na górę. Druga strona, wdech i wydech. Wersja polecana przeze mnie, bez kolan opartych o podłogę. Jestem przekonana, że czujesz, jak Twoje ciało intensywnie pracuje. Jeszcze jedno powtórzenie. Ok, świetnie. Ja już czuję, że jest moc. Zrobimy ten sam zestaw ćwiczeń co najmniej jeszcze jeden raz, a najlepiej dwa. Ok, wracamy do pierwszego ćwiczenia. Dłonie idealnie pod barkami. Stopy możesz sobie rozstawić troszeczkę szerzej.
im będzie szerzej, tym będzie łatwiej. Jak stopy są wąsko, jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz balansować biodrami, ok? Pierwsze ćwiczenie, unosimy rękę z nogą naprzemiennie. Zaczynamy. Jeszcze jedno powtórzenie. Ok. I przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Bok. Ręka, noga. Druga strona podobnie. Trzymaj mocno napięty brzuch. Jak zapewne czujesz, ćwiczenie doskonale wzmacnia całe ciało. Efekt. Silne, wzmocnione ciało na całej długości. Ostatnie powtórzenie. Na prawą stronę i na lewą. Okay. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Wąska tricepsowa pompka. Jestem przekonana, że już lubisz ją tak samo bardzo jak ja. Wersja trudniejsza. Zachęcam się, żeby spróbować. Wdech i wydech. I wydech. Pamiętaj, że każdy ruch jest wykonywany bardzo powoli. Pamiętaj, żeby trzymać linię. Głowę w linii tułowia. Ostatnie powtórzenie. Ok. Zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie, ostatnie. I tutaj też możesz zostawić kolana oparte o podłogę albo unieść w górę. Ok, odstawiamy dłoń w bok. Wdech, wydech, góra. Wdech, dół, wydech do góry. Już czujesz drżenie w ramionach? To fantastycznie. O to chodzi. I ostatnie powtórzenie. Nie spiesz się. Jeśli jest za trudno, możesz położyć sobie kolana w dół. Ok. Super, zrobiliśmy to. Jak się czujesz? Ja świetnie. Polecam Ci raz jeszcze wykonać zestaw tych ćwiczeń. Regularne wykonywanie tego zestawu pozwoli Ci wzmocnić fantastycznie Twoje ramiona. Pamiętaj, że ramiona to nie wszystko. Warto wzmacniać też dolne grupy mięśniowe. Jeśli jeszcze nie zrobiłeś tych ćwiczeń, to zapraszam. Do zobaczenia.